była podporządkowana oczywiście rządowi londyńskiemu, dostawali zrzuty, dostawali pieniądze, dostawali powiedzmy środki do utrzymywania się. Natomiast chcę powiedzieć, że Narodowe Siły Zbrojne, które zostały wydzielone jak gdyby z tej grupy Armii Krajowej, nie dostawały żadnych środków, to tylko musieliśmy zdobywać tą żywność w majątkach, bo możecie pytać, skąd byśmy mieli te konie, te podwody, to wszystko. To się szło do majątków, które były to dawne te dwory. To wszystko pod kontrolą niemiecką było i tam żeśmy te słabe konie zostawiali, zabierali świeże konie, podwody, świnie się brało do żego. Ale chcę również powiedzieć, że społeczeństwo polskie, że wieś bardzo miło nas przyjmowała i wszędzie, gdzieśmy byli, zawsze się dzielili, jak myśmy mówili, ostatnią krągą chleba. Przechodziliśmy się, bo to był połowa września, dobrze, połowa, bo to nad Nidą. Połowa września musieliśmy się tam przedostawać z miejsca na miejsce, tak jak tutaj na mapce jest, wyznaczali wcześniej tam służby tą trasę wyznaczali, gdzie bezpieczne, gdzie Niemców nie ma, ale trzeba było właśnie przejść przez szosę łączącą właśnie Włoszowo z Nagłowicami, a w Nagłowicach była bardzo poważne lotnisko niemieckie. No i tam kilkuset tych niemieckich lotników obsługiwało tam te tereny. No i myśmy akurat przechodzili, to było, moja kompania miała ubezpieczenie tylne. Teraz przechodzimy przez tą szosę, jest godzina ranna, co siódma godzina może. Naraz, oczywiście na taką szosę to wyjeżdżało na koniach, bo to był i zwiad, ale i jakieś 200 metrów ubezpieczenie na tej szosie z karabinami maszynowymi, tam chyba z 5 chłopaków było, a my przechodzimy i szosą trzeba było jakieś 300 metrów iść i z powrotem do lasu. I naraz okazuje się, że rano jakieś dwa trzykołowe motocykle pewne tych lotników nadjeżdża. No i oczywiście akcja tego, no więc co tam ze trzech chyba poległo, ubezpieczenie od razu z tymi karabinami maszynowymi tamtego. No i wzięliśmy nawet do niewoli tych paru Niemców, tych lotników. No i udało nam się przejść dzięki temu wszystko do tego Cacowa. Caców, to jest wszędzie zapisane. No i ale wiedzieliśmy, że mogą być jakieś reperkusje i jakieś odwetowe działania tych Niemców. No i ja pamiętam, w mojej kompanii dostaliśmy jakiś tam kawałek wsi w tym Cacowie, to ja tam na Słomie rozcielili na ten, no i nie pozwolili nam nawet butów ściągać, że tutaj mogą być jakieś akcje. I rzeczywiście za parę naście minut pojawiły się samoloty niemieckie i zaczęły bombardować wioskę, bardzo nisko latały, to ja pamiętam, leżałem w tej stodole, to za stodołą jedna bomba spadła, to drzwi wywaliło,
konie rwały, uprzęży, strach, to wszystko, bo to panika tego. No i dopiero wzięliśmy nawet karabiny, ciężkie karabiny maszynowe, to one były nawet przystosowywane do obrony przeciwlotniczej, że na wózkach, te maksymy. No i ten, mieliśmy takiego przedwojennego RKM-istę, jakoś tam położył się, naciągnął ten ciężki karabin tam do tego i spuścił kilka serii do tych niemieckich, bardzo nisko leciały, no zbiły się, poleciały. I miałem taką przygodę, że rano, to był wrzesień, idziemy całą noc tego, no i rano słoneczko zaświeciło, tam takie ściernisko, bo to już były żniwa. To ciekawe przeżycie miałem, bo ubezpieczenie tylne było, tam już wszyscy jakoś tak na nas było, tam około 1000 żołnierzy. No a my mieliśmy tylne ubezpieczenie. No i zatrzymaliśmy się na tym siernisku, jak słoneczko zaświeciło tutaj człowiekowi młodemu, mimo to oczy się kleją. I pamiętam, że się o taki stuk słomy oparłem od strony słońca, bo to chłodno było może, ale słoneczko zaświeciło i nawet nie wiem kiedy usnąłem, oparty na tym słomie. Nie wiem, jak ja długo spałem, bo drzemałem. Oczywiście taki jakiś zmęczony, jak tam kilkadziesiąt kilometrów, to się szło nieraz nawet kilkadziesiąt kilometrów przez noc się robiło. No i budzę się, patrzę, że nikogo nie ma, a ja sam jestem. Tutaj jestem uzbrojony, tylko mam tego MPK, takiego jak to, DS-y, dwa granaty. Ja patrzę i sam przerażony jestem, ale dojrzałem jakąś tam wioskę. No, dotarłem do tej wioski, z języka zasięgam i tego mówią, tak, mówi, to jakieś pół godziny temu wojsko polskie przeszło tego. No bo prosiłem sołtysa, żeby mi dał jakąś podwodę. Oni byli, mówię, Polacy byli bardzo fajni na tych wioskach. Od razu znaleźli chłopa tego, siadłem na tą podwodę, ten konia pogonił, no i dopadłem do tej mojej brygady. Na tego zameldowałem się, bo ja mu nie chciał. Podziękowałem bardzo mocno temu wieśniakowi. A się zameldowałem temu podoficerowi służbowemu, że no taka przygoda była. Były bandy również uzbrojone, które napadały na wioskach, rabowali i trzeba było również z tymi bandami, ludzie się żarili. To myśmy, pamiętam, kilka takich band również rozbroili, bo to byli no, po prostu bandyci, którzy tego korzystali, tego mieli broń, tego trzeba było i z nimi również walczyć, nie tylko z komunistami, nie tylko z Niemcami. I zbliżały się już, to jeszcze były okopy. I może żeście Państwo słyszeli, że Niemcy no, wycofując się, kopali, znaczy Niemcy, to kopali Polacy pod presją Niemców, kopali rowy przeciwczołgowe. To były strasznie głębokie doły, to kilometrami. To ci Niemcy wyłapywali na wioskach kobiety, to nie kobiety, mężczyźni. To był już, to była jesień i kopało się olbrzymie te rowy przeciwczołgowe, że czołg nie przejechał tego, to były bardzo głębokie i szeroko. To myśmy również napotykali, dlatego że to Niemcy z karabinami pilnowali i to dziesiątki, setki
cały czas zbliżała się już zima i myśmy z rejonu właśnie tej Małogoszczy przeszli na tereny miechowskie. Tam bogate wioski były i tam mieliśmy święta Bożego Narodzenia spędzić tam na Pedro, co to już się zbliżało, prąd już tu niedaleko. To było kilkadziesiąt kilometrów takiego marszu w dzień i w nocy się głównie. Chcę wam powiedzieć, bo to nie jest do uwierzenia, że się szło oczywiście szykiem ubezpieczonym do Gęsiego po tych różnych drogach polnych, lasach i w nocy, że się zasypiało. Nie uwierzycie, że ja kilka razy i to nie tylko ja, bo żołnierze mogli spać i iść. Tak, no to była ciekawa rzecz, że się budziłem, ale i omijało się wszystko, jakieś intuicyjnie się trzymało, jak tam będzie go się ze zadrudził, się szło. Takie były warunki. No i doszliśmy, to było chyba po 20 grudnia, doszliśmy tutaj i macie tam państwo mapkę. Doszliśmy tutaj w Miechowskie do moja kompania, mój batalion zatrzymał się we wsi Książ Mały, tam Maciejowice i inne tam to no już brygada miała no powyżej tysiąca ludzi. No i tam chcę powiedzieć, że też przeżyłem bardzo miłe chwile, że byłem wydelegowany, bo byłem tylko żołnierzem na główną kwaterę do Bokuna. Dzień wigilijny myśmy się tam podzielili opłatkiem, każdy z nas, delegat kompanii, no do tej kompanii było tylko ładnych. No i chcę powiedzieć, że moja mama z łączniczką przyjechała z Kielc tam do tego na Nowy Rok i mnie odwiedziła. Parcia jak skała, żołnierze wyklęci, cześć ich pamięci!